Ja witam cię dzisiaj trzeci Raz. Nie dam ci pójść spać. Witam. Teraz już przyrzekam, że to naprawdę będzie no, maksymalnie 50 minut. Zobaczymy. Ale nie, już długo nie, bo ja wiem, że u ciebie to już idzie czwarta godzina, odchodzi rano. Nagraliśmy przed chwilą jeden długi odcinek, który podzielę na dwie części. Jedna będzie na tym kanale, a druga część będzie na kanale, czyli pierwsza część na kanale Fabiola Tsugami. Ale tylko tak jeszcze, ponieważ zaczęliśmy sobie prywatnie rozmawiać, to ja ci chciałam tak podziękować i zapytać, bo no wiadomo, ja jestem niestety już, znaczy niestety, niestety kojarzona z tym światem alternatywnym, spiskowym, a ty bardziej z tym mainstreamowym, powiedzmy systemowym. I ja to nawet nie wiesz, jak bardzo doceniam, że ty się zgodziłaś wziąć udział w tym programie. Może troszeczkę z przeciwnych biegunów przechodzimy, prawda? Jeśli chodzi o postrzeganie świata, ale ja właśnie to najbardziej doceniam i tego szukam, bo żebyśmy się dogadali, prawda? To nie chodzi, żebyśmy się podzielili wszyscy. No i tak cię chcę zapytać, oddaję ci głos, dlaczego w ogóle, czy się nie bałaś być ze mną kojarzony, bo są tacy, co się bali, czego nie rozumiem, to rozśmiesza. I też sprawia trochę przykrość, bo to tak jakby pogłębia te podziały, a ty nie tyle, że się nie bałeś ze mną być kojarzonym, no to jeszcze po prostu no zgodziłeś się na to, znalazłeś dla mnie tyle czasu, no 3 godziny już rozmawiamy dzisiaj. Wiesz co, wydaje mi się, że może nie tyle ciebie się boją, co boją się raczej środowiska, bo zauważyłem, że ludzie, którzy są na przykład bardzo prospiskowi, to są ludzie często ze skrajności, czy ludzie antyspiskowi, to też jest pewna skrajność, a zawsze ludzie z pewnych skrajności reprezentują jednak dosyć agresywny sposób prowadzenia rozmowy, polegający często na usilnym udowadnianiu swojej tezy. I tutaj my na przykład rozmawialiśmy bardzo dużo o elektrowniach jądrowych, o Fukushimie i o Czarnobylu. I tak samo tutaj środowisko mamy proatomowe i antyatomowe. I oczywiście oba środowiska są bardzo skrajne. Wzajemnie się często obrzucają błotem po prostu. A prawda tak naprawdę jest gdzieś po środku, więc tylko rozmawiając, spokojną rozmowę prowadząc tak naprawdę na argumenty, na to, co wiemy na pewno, a nie to, czego się domyślamy, czy to, co chcielibyśmy usłyszeć, no tylko w taki sposób jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś wspólnego porozumienia, do jakiegoś wspólnego wniosku. A ty jak jesteś postrzegany na swoich stronach? Mam wrażenie, że bardzo różnie, bo każdego dnia słyszę teorie z różnych stron na mój temat. Z jednej strony często mają do mnie pretensje osoby, które lubią po prostu teorie spiskowe, bo bardzo często je neguję, a neguję wtedy, kiedy widzę, że nie mają one dla mnie żadnej logiki, a tutaj dodam, zajmuję się głównie tematem radioaktywności, nie, czy energetyki jądrowej, czy ogólnie tematu Czarnobyla. Staram się nie podejmować tematów, na których się po prostu nie znam, bo uważam, że ktoś inny powinien na te tematy się wypowiadać. No i niestety, jeśli ktoś ma już założoną z góry tezę, a nagle słyszy ode mnie, że to, co mówi, jest nielogiczne, no to niestety nie podoba mu się. Ale z drugiej strony też dopuszczam często różne możliwości, że jeśli coś jest prawdopodobne i wynika to z, nie tylko z mojej wiedzy, ale ogólnie dostępnej wiedzy, no to czemu by nie powiedzieć, że jakieś tam prawdopodobieństwo na to istnieje. Tak samo tutaj... Bo często wiadomo, argumentem jest na zasadzie, że za dużo się telewizji naoglądałem. Jeśli nie mówię to, czego dany człowiek chciałby usłyszeć, to ja wtedy mówię, że w telewizji to ja występuję, a nie ją oglądam. I tutaj tak samo, podam przykład, pada kolejny argument, bo kiedy jestem w telewizji polskiej, telewizji państwowej, no to automatycznie
ludzie mówią, że jak mogłem, jestem w telewizji, która kłamie, że się im sprzedałem i tak dalej, i tak dalej, że się sprzedałem partii rządzącej. Tydzień później jestem w TVN-ie, no i nagle, jak mogłem, sprzedałem się tej partii, nagle przeciwnicy drugiej strony mają pretensje. Będę znowu w innej telewizji, będę w innej telewizji i znowu będzie problem. A ja zawsze po prostu odpowiadam. Ja idę tam, gdzie dają mi możliwość powiedzenia tego, jak jest faktycznie, powiedzenia prawdy, przedstawienia pewnego tematu. Bo jeśli się będę zamykał tylko gdzieś w swoim środowisku, to jak ja mam przedstawić pewną problematykę? No nie da się. Dotrzeć do ludzi trzeba, no trzeba niestety mieć te możliwości. Ja to od lat bardzo w tobie cenię, no bo my się już znamy kilka lat i ty dawno znałeś moje poglądy, ja twoje. Poza tym też, no ja pochodzę z tego środowiska, bardziej się identyfikuję oczywiście zdecydowanie ze środowiskiem alternatywnym, ale ja często mówię i też na to dostaję baty, że według mnie połowa naszych wiadomości alternatywnych jest fake newsami. I uważam, że jest więcej wiadomości prawdziwych jednak w mainstreamie. Za co mówię, mi się obrywa, no ale ja dalej to podtrzymuję, bo według mnie tak właśnie jest. Natomiast często, wiesz, mam zarzuty z mojego środowiska, że jak ja mogłam z TVN-em pracować. No więc ja pracowałam i będę dalej pracowała, jaka możliwość. Nawet moja, no ktoś mi bliski kiedyś zarzucił, że ja coś tam robię, bo ja się boję, że nie dostanę, aha, że ja tam długo nie nadawałam, byłam bardzo chora. Dlatego, że ja się boję, że ja stracę pracę z TVN. Nie, nie boję się, bo ja jestem sobą. Jeżeli do mnie nie przyjdą kolejny raz, no to trudno. No. Ich strata raczej. Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że najgorszy rodzaj specjalisty, z jakim możemy mieć do czynienia, to specjalista internetowy. Bo tacy ludzie na podstawie tego, ile czasu na coś poświęciłaś, gdzie się pojawiłaś, co napisałaś, w jaki sposób napisałaś, są w stanie cały twój życiorys napisać. No i oczywiście być może mają rację, ale jednak jest to ocenianie na podstawie tylko informacji podanych na tacy, a cały kontekst jest zupełnie pomijany. Wspomniałaś o TVN-ie i kiedy o nim mówiłaś, przypomniała mi się pewna historia. Sprzed kilku lat, bodajże z 2018 roku, kiedy w temperaturze bliskiej minus 30 stopni jechaliśmy przez strefę czarnobylską w kierunku elektrowni czarnobylskiej, no przy tej temperaturze wszystko było białe, był śnieg, drzewa były pokryte szronem, wszystko po prostu było całkowicie białe i nagle na środku drogi, która również była biała, bo było wszystko tak zamrożone, pojawiły się konie Przewalskiego, dzikie konie żyjące w strefie czarnobylskiej. Zrobiliśmy im zdjęcia, no te konie, mimo że jest to gatunek zagrożony wyginięciem, zresztą był uznany za wymarły na wolności swego czasu, a w Czarnobylu żyje, no widziałem je wielokrotnie, więc zrobiliśmy zdjęcia, pojechaliśmy dalej. Na swoją stronę wrzuciłem te zdjęcia, opisując to, jak jest naprawdę. Czyli spotkaliśmy konie Przewalskiego, gatunek uznany za wymarły na wolności, bo one przeżyły tylko dzięki obecności w zoo. I dodałem jeszcze informację, że tych koni bardzo długo nie widzieliśmy. Zadzwonił do nas TVN, czy mogliby te zdjęcia wykorzystać i naszą historię. No i faktycznie na TVN-ie pojawiła się historia, że Polacy spotkali gatunek koni zagrożony wyginięciem, uznany za wymarły na wolności. No i faktycznie TVN podał informację taka, jak była naprawdę. Po czym? Od TVN-u zaczęły to kopiować inne media i niestety dobrały się do tego media, które no, chwaliły się hasłami, że tego w telewizji nie usłyszysz, u nas tylko prawda, główna telewizja, ten mainstream kłamie, my tylko mówimy prawdę. No i ta ich prawda wyszła w taki sposób, że zamiast Polaków, którzy spotkali gatunek uznany za wymarły na wolności, powstały newsy, z których wynikało wprost było to napisane, że Polacy odkryli w Czarnobylu wymarły gatunek. No, dobór słów ten sam, ale kolejność sprawia, że sens jest całkowicie przeinaczony. Mało tego, były dodane moje wypowiedzi, których nie udzieliłem, ale jeszcze mało tego, próbowałem się z nimi skontaktować i mówić, dlaczego kłamiecie, to nie było tak, ja tego nie powiedziałem.
nie interesowało ich to, mimo że odzywa się do nich autor tych zdjęć i tych słów. Nie byli zainteresowani poprawieniem newsa, co jak dla mnie całkowicie dyskredytowało takie strony. Ale niestety to się dzieje często, bo no, internet jest jaki jest, a najlepiej w internecie sprzedaje się to, co ludzie chcą usłyszeć. Nie, to jest sensacyjne. Ja na przykład też, to znaczy dużo ludzi mi zarzucało, że jak ja mogłam pracować z TVN, jak mogę dalej. Aha, znaczy dwie strony mi zarzucają. Znowu strony te powiedzmy, nazwijmy umownie mainstreamowi ludzie, nawet jedna pani mnie ostatnio usunęła z Facebooka. Pani, która się zajmuje taką incentive tours, czyli taką turystyką, że nagrody pracowników wysyła się w różne ciekawe strony świata, czyli do Japonii było dużo wycieczek. No i pani tam mnie tak z ciekawości śledziła, bo pani jest w ogóle z innej bajki. No ale gdzieś pani uznała, że ponieważ ja nie jestem zwolenniczką przyjmowania preparatów medycznych, wiem o czym mówię, a pani jest, to pani powiedziała, że jestem straszną hipokrytką, bo ja jak będę znowu prowadziła grupy turystyczne, to ja będę z nich żyła, nie? Ja mówię tej pani, po pierwsze, ja nie zamierzam robić żadnej segregacji sanitarnej. Ja mam swoje poglądy, jak ktoś ma inne, to ja nie dzielę ludzi. Każdy ma prawo do swojej decyzji, ale już nie chciałam z tą panią dyskutować, bo zrobiła się trochę agresywna. Tylko wiesz, powiedziałam sobie, Boże, ja mam kilkanaście zawodów, ja pracowałam w kilkunastu zawodach w Japonii, mam kilka różnych kwalifikacji, począwszy, nie wiem, od powiedzmy magistra stosunków międzynarodowych, skończywszy na prawie jazdy klasy B, się mówi w Polsce, czy D, nie wiem, takie zawodowe prawo jazdy. Mhm. Czy mogę, wiesz, być powiedzmy tutaj kierowcą i tak dalej. Więc ja zawsze będę miała pracę. Mówię, kilkanaście zawodów też przerobiłam tutaj w życiu w Japonii. Więc to ja się nie boję, że ja stracę pracę z telewizją czy z turystyką, bo tak nawet teraz dwa lata, przecież ja nie mam pracy w turystyce, pracy, którą bardzo kocham, czy pracy przewodnika. Zajmuję się czymś innym, no. Muszę żyć, prawda? Także to jest nieprawda. A druga sprawa, że jak ja mogłam z TVN, to znowu tutaj moje środowisko bardziej mi bliższe mi zarzuca, no ale właśnie gdyby nie to, to takich wiele filmów powiedzmy nie powstało, bo gdyby, ja jestem, no przyznaję się, jestem antyatomowa totalnie, jestem przeciwna elektrowniom atomowym, jako kobieta, matka i z tego, co widziałam. No ale gdyby na przykład takim fikserem takiego filmu, kiedyś pracowałam przy produkcji filmu Tomasza Sekielskiego po prostu, czyli telewizja numer jedynka. I to właśnie dlatego, że ja miałam na to wpływ jako fikser, no to ten film według mnie był bardziej prawdziwy, bo dotykał to takich wrażliwych kwestii, prawda? A gdyby to prowadziła osoba, która jest właśnie taka bardzo, bardzo już systemowa i bardzo jakaś pronokularna, to ten film miałby inny wydźwięk, uważam. I... No dlatego ja też tak zawsze powtarzałem, że co, mam odmawiać i pozwalać na to, żeby poszedł ktoś inny, kto nie będzie na przykład obeznany w temacie. No, wybierzmy, co jest gorsze. I oczywiście tak jak mówisz, no ze mną na przykład do Czarnobyla, bo ja z kolei w Czarnobylu byłem przewodnikiem, znaczy jestem, bo cały czas, bo jeszcze tam przed chwilą byłem i cały czas wierzę, że niedługo wrócę. I to ze swoimi ludźmi. I ze mną też bardzo różni ludzie jeżdżą. To nie jest tak, że do Czarnobyla jeżdżą tylko proatomowcy, którzy chcą się nacieszyć tym promieniowaniem. Jeżdżą bardzo dużo różni ludzie, bardzo dużo ich jest. Jeżdżą po prostu ludzie, którzy chcą poznać to. Jedni z tej pozytywnej strony, drudzy z tej negatywnej. No tutaj powodów możemy szukać, ale bardzo różni ludzie, więc gdybym miał ich segregować na takich, że na przykład ty jesteś antyatomowiec, więc ty ze mną nie jedziesz, no to raz, że ja bym sobie też psuł trochę, mówiąc wprost, opinię. A druga sprawa, że jak on ma się przekonać, jak to wszystko wygląda naprawdę, to jeśli mu, nie pozwala mu się zobaczyć tego w praktyce. Naprawdę. No bardzo cenię Ciebie właśnie za ten obiektywizm, Krystian, i bardzo to doceniam.
A naszych miłych widzów zapraszamy na naszą właściwą rozmowę, gdzie będzie właśnie o tym najbardziej owianym tajemnicą temacie, nawet nie mówię jakim. Wiemy, że chodzi o ośrodki badawcze związane z bronią. Także ty się wypowiesz na ten temat, bo bardzo dobrze znasz ten Czarnobyl, a później porozmawiamy ogólnie o Fukushimie, porównaniu Fukushimy z Czarnobylem, bo no, ja byłam, mówisz, jestem, tak, przewodnikiem we Fukushimie. No od 2 lat niestety nie, bo Japonia jest zamknięta, nikt nie może przylecieć na wizie turystycznej, nawet biznesowej, może już teraz od marca, ale to... Ale to jeszcze wróci i zobaczysz, że nie zdziw się, jeśli ja będę tym pierwszym, który po tej długiej przerwie przyleci do Fukushimy. No na pewno ja to ogłoszę wszystkim wobec, jak Japonia się wreszcie otworzy, bo na razie jeszcze jest zamknięta, niestety. Będziemy czekać. Czekamy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na naszą, to właśnie, tak jak powiedziałam, właściwą rozmowę, która jest na 2 kanałach. Pierwsza część na kanale Fabiola Tsugami, druga część na moim kanale Fabiola Report. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Również dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.